Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w chwili numer 2 w czasie ferii na czytaniu online. Oprócz książeczek, które widzicie tutaj za mną, widać też mnóstwo okularów. Dlaczego one tutaj są? Za chwilę się zastanowimy, ale pozwólcie, że ja wybiorę sobie najlepsze, takie, w których będę widziała wszystko najlepiej. Może te będą dobre? Oj, ciemno. Może niebieskie. Będą pasować trochę do sukienki. Ale nie. Zobaczmy jeszcze te. Te pasują doskonale i wszystko bardzo dobrze widzę. Skąd te okulary się wzięły? Może wyskoczyły z tej książeczki. Książeczki, którą dzisiaj będę Wam czytać. Kiedy w ręce trzymam zawsze nową bajkę, bardzo lubię przyglądnąć jej się tak dokładnie, z każdej strony, zobaczyć na okładkę, co ona przedstawia, zastanowić się też, co ta książka kryje w sobie. Lubię także przekartkować, pooglądać ilustracje, czy są kolorowe, czy tekst jest duży. Bardzo fajne. Ale także lubię przeczytać fragment zapowiadający tą książkę, który znajduje się na tyle okładki. Posłuchajcie. Okularnica, gdzie są twoje okulary? Pyta w przedszkolu Wiktor. Frania nie odpowiada. Ma dość wyśmiewania i dość tych głupich patrzałek. Chciałaby, żeby zniknęły, ale pewnego ranka znikają okulary taty i Frania przyłącza się do poszukiwań. Bardzo zaciekawił mnie ten fragment, dlatego myślę, że z miłą chęcią przeczytamy tą bajkę. Tytuł jest Okularki, napisała ją Ewa Madejska, a ilustrację wykonała Kasia Matyjeszek, wydawnictwo Dwie Siostry. A więc posłuchajcie, zaczynamy. Jeszcze chwilkę, woła Frania, właśnie sprząta w stajni, czyli pod łóżkiem. Rysio znowu nabrudził, jakby był całym stadem koni, a nie jednym kucykiem, w dodatku pluszowym. Kupa roboty. Zwłaszcza dla kogoś, kto jak Frania ma dopiero 4 lata. 4,5. Spóźnisz się do przedszkola, odkrzykuje z dołu mama. Nie wypada się spóźniać, słyszysz? Frania słyszy. Słyszy w pokoju na górze. Jak mama spieszy się do pracy i jak pogania Hanię. Bo Hania musi zdążyć do szkoły, do 4 klasy. I jeszcze Frania słyszy, jak mama podaje Mani następną łyżkę kaszki. No jeszcze jedną. Mania to ma dobrze. Nigdzie nie idzie, bo nie umie chodzić. Jest za mała. Franka! Niecierpliwi się mama. Frania głaszcze okrągły brzuszek. Co by tu jeszcze zrobić przed wyjściem? Aha, trzeba wyprowadzić Rysia na spacer. Czyli na półkę z innymi zwierzętami, żeby mógł porozmawiać z misiem Burym, myszką Wandzią, królikiem ludzkim i psem Maksem. Załóż okularki, przypomina Rysio. Sam sobie załóż, odpowiada Frania. Rysio prycha i odwraca się od Frani. Frania odwraca się od Rysia. Nie będzie jej mówił niemądry konik, co ma robić. Nie jest jak tata. Nie nosi okularów jak tata. Nie sprząta w okularach jak tata i nie śpi w okularach jak tata. Tata wszystko robi w okularach, nawet drzem truskawkowy. Franka, wychodzimy, ponagla tata. Frania słyszy, jak w torbie taty szczeka zamknięty komputer. Nazywa się laptop i składa się jak książka. Już by chciał, żeby go tata otworzył i na nim porysował. Tata jest grafikiem w firmie na 7 piętrze i nigdy nie ma czasu przez laptopa. Frania za to ma dużo czasu, zawsze, a najwięcej przed wyjściem do przedszkola.
i Rysia ma. Rysiu, mówi Frania cicho, przepraszam, ale Rysio wciąż jest prychnięty i odwrócony. Dlatego Frania schodzi na dół, sama, bez Rysia i bez okularków, które zostawiła na szafce obok łóżka. Okularki mają przeźroczyste szkła i różowe oprawki. Oprawki, jak w lustrze. Wzięłaś? Pyta mama. Nie, odpowiada Frania. To weź. Nie wezmę. Dlaczego? I jak chcecie dowiedzieć się więcej, co działo się w tej historii, czy Frania w końcu polubiła swoje okulary, czy tato odnalazł zagubione, zapraszamy do naszej filii, aby pożyczyć tom i wiele innych ciekawych bajeczek. Serdecznie zapraszamy. Witajcie. Teraz przeczytam dla Was fragment książeczki z serii Małe Katastrofy. Książka pod tytułem Król, autorstwa Ewy Madejskiej. Ilustrację wykonała Kasia Matyjaszek. Książka pochodzi z wydawnictwa Dwie Siostry. Najpierw przeczytam Wam krótki opis, o czym jest książeczka. A więc, Frania nie lubi sobót, czyli szóstków, bo wtedy zawsze chodzi z opiekunką na plac zabaw w parku, a tam są oni. Ci dwaj, co dokuczają Frani i nie lubią Rysia, jej pluszowego konika. Ale w ten szóstek na placu zabaw pojawia się jeszcze ktoś. Król, prawdziwy, w dodatku na latającym koniu. A więc zacznijmy. Ale ja jestem głodna, woła Frania. Nie chcę iść na spacer z Manią w wózku i Zuzą z drabiną na głowie. Zuza jest opiekunką Mani. Zawsze czesze się tak samo. Układa z włosów drabinę. I w każdą sobotę maszeruje z Manią i Franią na plac zabaw w parku. Głodna! Krzyk Frani zatrzymuje dwie ciężarówki, staruszkę z jamnikiem i chłopca na hulajnodze. Ale Zuza idzie dalej. Nic sobie nie robi z tego, że Frania krzyczy. Chcę jeść! Nie chcesz! Odpowiada Zuza i wyciąga rękę w stronę Frani. Drabina na jej głowie przechyla się jak krzywa wieża na pizzy. Frania, chociaż założyła różowe okularki, nie widzi ręki Zuzy, bo nie chce widzieć. Daj mi rękę, żąda Zuza. Frania udaje, że nie słyszy. Wskakuj do wózka, mówi Zuza. Podwiozę cię razem z Manią. Nie jestem mowlak. Frania siada na chodniku. Pod pachą ściska kucyka Rysia. Rysio wie, że Frania nie jest mowlakiem. I jeszcze coś wie, ale nie powie. Nikomu się nie przyzna, że czuje strach większy niż stajnia pod łóżkiem Frani. Zrobimy wyścigi, chcesz? Zuza poprawia drabinę na głowie. Zwyciężysz, obiecuję. Nie chcę, odpowiada Frania i dłubie palcem między płytami chodnika. Zjadłaby klopsika w sosie koperkowym, a na deser ciasteczka owsiane, polane syropem klonowym. Zamiast tego wydłubuje z ziemi dżownicę. Na dżownicę nie ma ochoty. Na pewno chcesz, mówi Zuza. Frania czuje wściekłość. Wściekłość to potrójna złość. Taka wielka jak potrójna porcja lodów czekoladowych. Skąd ty, Zuza, wiesz, co ja chcę, jak nie chcę i co ja nie chcę, jak chcę? Frania jest bliska płaczu. Wszyscy ją zostawili. Mama wyjechała na zawody pływackie, bo jest sędzią na basenie. Tata wyjechał w delegację, bo jest ważny w swojej firmie na 7. piętrze. Hania wyjechała na konkurs matematyczny, bo jest najlepsza ze wszystkich 4. klas. Zuza wyjechała wózkiem pełnym Mani do parku, bo jest głucha i ślepa. Nie słyszy, co się do niej mówi i nie widzi, co się do niej pokazuje. No to może pójdziemy do babci Antoninki? Frania nie rezygnuje. Co się wydarzyło dalej? Czy Frania poszła z Zuzą do babci Antoninki? I czy poszły na plac zabaw i co się na nim wydarzyło, tego dowiecie się, gdy przeczytacie dalej tą bajeczkę Król. I zapraszamy po nią do biblioteki, do wypożyczenia i zaczytania się dalej w tej historii.